Cze! Dzisiaj porozmawiamy sobie o ewentualnych walkach Naruto z Hashiramą. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, dzięki którym jeszcze nie jem tynku ze ścian. Jak to zwykle bywa, zaczniemy od samych początków tych bohaterów. Oczywiście o Naruto wiemy znacznie więcej niż o Hashiramie, więc w niektórych przypadkach więcej będę musiał dopowiedzieć niż coś ewentualnie stwierdzić. Lecimy. Myślę, że pierwszym sensownym porównaniem będzie Hashirama z czasów, kiedy spotykał się z Madarą i rzucali sobie kamieniami, kontra Naruto, który dopiero co został genninem. Tak jak przed chwilą mówiłem na przykład o członku klanu Senju, za dużo nie wiemy w tamtym czasie, ale jest kilka rzeczy, których można się domyślić. Po pierwsze, żył w czasach wojny i przeżył do tego momentu, w którym jego bracia padli. Raczej bez wątpienia można powiedzieć, że w przypadku walki taijutsu czy ninjutsu, Hashirama wygrałby bez większych problemów z Naruto. Jest jednak jedno wielkie ale, które będzie dzisiaj przewijało się przez cały odcinek, a konkretniej Kurama. Jeżeli spojrzymy na Naruto jako nie na bohatera tytułowego, to w tym przypadku nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Tak jak Hashirama prawdopodobnie pokonałby Naruto jednym ciosem, Kurama nie powinien zdążyć zareagować. Jeśli natomiast jakimś cudem jego obecność spowodowałaby, że Naruto uwolni jego czakrę i wpadłby w morderczy szał, raczej młody Hashirama nie miałby nic tutaj do gadania. Jeśli miałbym powiedzieć, kto jest ogólnie tu silniejszy, powiedziałbym, że właśnie Hashirama. Jedynym atutem, dzięki któremu Naruto mógłby wygrać, jest jego ogoniasta bestia, która nie jest kontrolowana przez niego, więc tak naprawdę to nie on, tylko Kurama by za niego wygrał. Zanim jednak przejdziemy dalej, bo to będzie potężny skok w historii, chciałbym coś wyjaśnić. Naruto w pierwszej serii, nieważne w którym momencie, raczej nie byłby w stanie wygrać z Hashiramą. Jasne, niewielka kontrola Kyubiego coś tam by dała. Rasengan też by oczywiście pomógł. Naruto ogólnie niesamowicie się rozwinął przez ten cały czas i powodowałby większą przeszkodę dla Hashiramy niż na początku bycia genninem. Problemem jest jednak doświadczenie. Gdy Naruto w młodym wieku stoczył tylko kilka pojedynków, to Hashirama pewnie przez tydzień miał więcej walk, ponieważ tak jak już mówiłem, wychowywał się na wojnie. Doświadczenie gra tutaj bardzo kluczową rolę, bo na takiego Uzumakiego nie trzeba było zbyt wiele. Jego największymi osiągnięciami było walenie Rasenganem przed siebie. Potężny skok w wieku postaci, czyli starszy Hashirama na wojnie, kiedy był przywódcą swojego klanu, przeciwko Naruto z początków Shippudena. To nie będzie zbyt długi wywód. Hashirama by go rozwalił jeszcze łatwiej niż w przypadku poprzednim. Po pierwsze, u Naruto aż tak wiele się nie zmieniło. Jasne, był silniejszy, bardziej opanowany, no po prostu poprawił się w każdym aspekcie, ale Hashirama w tamtym czasie pokonał Madarę z Mangekyu Sharinganem. Dodatkowo w kwestii Kyubiego praktycznie nic się nie zmieniło, nadal nie miał nad nim kontroli. Kolejny kamień milowy u Naruto, nauka Rasen Shurikena. Jest to bez wątpienia potężna technika ofensywna, ale przeciwko Hashiramie po prostu by nie zadziałała. Co prawda był w stanie nią rozwalić Kakuzu, który by the way przeżył walkę z Hashiramą, ale po pierwsze Kakuzu był już dość mocno osłabiony, a po drugie jak zwykle działa tu też fabuła. Hashirama był bardzo doświadczony, bardzo też silny, wtedy już potrafił używać technik drewna. Takie coś jak Rasen Shuriken nie zrobiłoby zbyt wiele. Oczywiście daję tutaj kilka punktów Naruto, ale to bez znaczenia przy takiej potędze przyszłego pierwszego Hokage. Tryb mędrca u Naruto to kolejny ważny aspekt. W tym momencie jest on dużo silniejszy niż w poprzednim porównaniu. Czy to zmienia wynik walki? Raczej nie. Oczywiście Naruto ponownie w każdym aspekcie jest lepszy, jest szybszy, bardziej doświadczony, dużo silniejszy właśnie dzięki swojemu trybowi mędrca, ma do pomocy przywołańców i mnóstwo czakry. Jest to w tym momencie jakieś zagrożenie dla Hashiramy, ale raczej głównie w przypadku, gdy popełniłby on jakiś błąd, a raczej tego nie robił. To co pokazał Naruto w walce z Painem, czyli sześcioogoniastą formę Kyubiego, to też nie powinno stanowić aż tak wielkiego problemu dla Hashiramy w tamtym czasie. Potrafił on używać stylu drewna, a jak wiemy, drewno tłumi ogoniaste bestie. Yamato był w stanie stłumić czteroogoniastą formę Kyubiego, a był milion razy słabszy od Hashiramy. Aha, no i nie zapominajmy też, że Hashirama również posiadał tryb mędrca. Okej, przechodzimy do nieco ciekawszych czasów, w których można powiedzieć coś więcej niż bo ten Hashiramka to kozak totalny i Naruto nie ma z nim żadnych szans, żadnych. Naruto już po treningu oswojenia Kyubiego.
Możemy nawet uznać tego Naruto z wojny, który już się tak jakby pogodził z Kuramą. Tutaj Naruto staje się potężny, ale tak naprawdę, naprawdę potężny. Jest jednym z najsilniejszych ludzi w całym uniwersum. Jest niesamowicie szybki, jego techniki stają się wręcz miażdżące. W starciu z Hashiramą mógłby naprawdę wiele zdziałać. Byłaby to na pewno walka dwóch niszczycielskich sił, w której mogłaby zdecydować taktyka czy spryt. Uważam, że tutaj i jeden i drugi mogliby wygrać, gdyby przeciwnik popełnił jakiś błąd. Nie do końca wiem, jak traktować Hashiramę w postaci, kiedy walczyli jeszcze na wojnie z Madarą, a w momencie, w którym został Hokage, bo wydaje się, że treningu jako takiego nie było przy tworzeniu wioski, bo niby kiedy? Na potrzeby filmiku uznajmy, że siła Hashiramy podczas końca wojny i w trakcie bycia Hokage była taka sama. Tak jak już mówiłem, walka mogłaby być naprawdę interesująca i niespodziewana. Jednak ja ciągle, patrząc na siłę, inteligencję, doświadczenie, stawiałbym na Hashiramę. Oczywiście mogłoby być inaczej, nie bierzemy tutaj pod uwagę elementu zaskoczenia, nieznajomości technik przeciwnika czy linii fabularnej. Hashirama jednak był bardzo odporny, a jego komórki genialne, jeśli chodzi o wytrzymałość i regenerację. Mógł wytrzymać naprawdę wiele godzin bitwy z Naruto. Uzumaki też był niczego sobie, w końcu posiadał oswojoną Kuramę, tak jak przeciwnik tryb mędrca, ogólnie też był bardzo potężny. Problemem Naruto jest też Mokuton, który jest przeciwko niemu super efektywny ze względu na Kyubiego. Za Hashiramą też przemawia czysta logika, tak jak za każdym razem prócz walki Edo Tensei wygrywał z Madarą, a Madara był w stanie bez większych problemów położyć na łopatki Naruto. Edo Hashirama w pojedynku z Edo Madarą co prawda przegrał, ale nie była to walka jednostronna. To nie tak, że Madara był dwa razy silniejszy od Hashiramy i że wygrał bez żadnych problemów. Dlatego też na logikę Hashirama jest silniejszy od Naruto. Co prawda nie musiałbym tego mówić, w końcu cały ten odcinek to tylko moja opinia, ale zaraz się znajdą spinacze w komentarzach, co będą pisać, że łe, Naruto jest silniejszy, w końcu sam Hashirama to powiedział. No, Sakura na wojnie powiedziała, że w końcu dogoniła Naruto i Sasuke, to też mamy uznać za prawdę, bo ktoś tak powiedział? W swoich najsilniejszych formach, tak jak Naruto w trybie Lisa Senjutsu z mocą Hagoromo, naparzając się potężnymi awatarami przeciwko Hashiramie i jego drewnianemu smokowi, mogłyby się dziać naprawdę potężne i niesłychane rzeczy. Jednak zbierając do kupy wszystko, co się łączy na ogólną siłę, to wszystko przemawia za Hashiramą. Czy to oznacza, że z pewnością by wygrał? Nie wiadomo. To też nie tak, że nie wiadomo, jak bagatelizuje siłę Naruto, jest on mega potężny, jest w stanie mierzyć się praktycznie z każdym. Nie bierzcie też mojego zdania za pewnik, jestem tylko typem z internetu, który przedstawia swój punkt widzenia. A no i na potwierdzenie jeszcze mojej tezy powiem jeszcze, że taki Hashirama solo był w stanie złapać wszystkie ogoniaste bestie, bez żadnych wymyślnych Sharinganów, a nawet pokonał podobnie Madarę, który kontrolował takiego Kyubiego. A jeszcze tak szybciutko powiem, że Naruto jako Hokage w Boruto moim zdaniem przewyższa Hashiramę, ale dopiero w tej kolejnej serii. I to by było na tyle, zapraszam do komentowania i przedstawiania swojej opinii. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć.